Jak ja bym bardzo chciał tu nad ich grobami przysiąc, że ich ofiara nie pójdzie na marne. Że wygramy to powstanie i odzyskamy niepodległość. Wierzę, że tak będzie. Wierzę. Ale ilu jeszcze takich jak oni będzie musiało zginąć, żeby cel osiągnąć? Ale zatrzymać ani poddać nam się nie wolno, nie wolno. Choćby ze względu na pamięć o nich, nigdy bym sobie nie darował, gdyby ich ofiara poszła na marne. Bo zatrzymaliśmy się w pół drogi. Zwyciężymy. Tak mi to pomóż Bóg. Tak mi to pomóż Bóg. 30 grudnia 1918 roku odbył się manifestacyjny pogrzeb 8 poległych powstańców, między innymi Franciszka Ratajczaka i Antoniego Andrzejewskiego. I choć można dziś dyskutować nad realiami owych wydarzeń, jedno jest pewne. Ci młodzi ludzie ofiarą swego życia zapoczątkowali powrót Wielkopolski w granice niepodległego państwa. Dziś spoczywają we wspólnej mogile na cmentarzu Górczyńskim, nekropolii zajmującej szczególne miejsce wśród poznańskich cmentarzy patriotycznych. Wojciech Bogusławski był jednym z najsławniejszych synów ziemi wielkopolskiej. Urodził się w Glinnie koło Poznania, ale największe sukcesy zaczął odnosić po opuszczeniu regionu, zwłaszcza w stolicy. Jednak artysta często bywał w Poznaniu. 30 grudnia 1782 roku magistrat Poznania wydał zezwolenie na działalność w mieście jego zespołu na rok następny. Teatr mistrza Wojciecha jednak niedługo zagościł w stolicy Wielkopolski. Profesor Zdzisław Grot był jednym z najwybitniejszych historyków ubiegłego stulecia. Urodzony 30 grudnia 1903 roku w Gozdaninie, już jako dziecko związał się z Poznaniem i odtąd niemal całe swe życie zawodowe i naukowe połączył ze stolicą Wielkopolski. Spod pióra profesora wyszły fundamentalne prace dotyczące polskiego parlamentaryzmu w Sejmie Pruskim, udziału Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym, biografie między innymi Dezyderego Chłopowskiego, Karola Libelta, Aleksego Prusinowskiego i Hipolita Cegielskiego, analizy i przyczynki związane z dziejami Powstania Wielkopolskiego. Profesor Zdzisław Grot spoczywa na cmentarzu na Winiarach. 30 grudnia 1918 roku powstańcy wyzwolili Wronki. Zaś dr Wojciech Jedlina, Jakobson, odniósł sukces nad Niemcami w potyczce pod Zdziechową. Bardzo ożywili się też Ostrowiacy, którzy w nocy z 30 na 31 grudnia zajęli podkaliskie Skalmierzyce, a w dzień później polski batalion pograniczny ze Szczypiorna wrócił do Ostrowa Wielkopolskiego. 30 grudnia 1976 roku odbył się ostatni z 21 zaplanowanych występów zespołu Mazowsze w poznańskiej hali widowiskowo-sportowej Arena. Jak skrzętnie obliczono, występy artystów obejrzało aż 80 tysięcy Wielkopolan. Na każdym był więc nadkomplet publiczności.